smurcek, tak, żebym obiecała, że przed świętami zrobiła wam coś dobrego. Ale przychodzi, chciała wam serdecznie podziękować za wszystkie przepiękne wpisy, za piękne pozdrowienia. Też was serdecznie pozdrawiam i dziękuję. No i to przechodzimy do tego, co wam obiecała. Za niedługo mamy święta Wielkiej Nocy. I my robimy, ja zawsze robię na święta Wielkiej Nocy biały wuszt. Biały wuszt, ja tutaj mam 3 rodzaje mięsa, ale poczekajcie, bo o czymś zapomniała. Przecież muszę fortuch oblec, nie? Bo ten fortuch musi być, nie? To jest nasz... Tak, se zawiąża. I tak, do tego białego wusztu potrzebuję, ja tu mam 6 kg mięsa. Jest 1,5 kg karczku, jest 1,5 kg schabu, jest 1,5 kg łopatki i 1,5 kg boczku. Ja się to już wcześniej zemliła, bo jak wiecie co, ja tutaj mam taką ręczną ta maszynka, to ja by spuchła tą firmę, zanim ja by to zmylała. No i mam to zmylane. Teraz co nuncza? Na jedno kilo mięsa daję taką płaściuteńko łyżka soli. To muszę dać 6 łyżek tej soli. 3, 4, 5 i 6. 6 łyżek soli, łyżka cukru muszę dać. Muszę wlać jedna szklanka zimnej wody, bo to mięso się musi, muszę to jakoś to rozrobić. Muszę dać majeranku. Majeranku ja se tak daję wedle uznania. To se tak ona ręka daje i to tak trzeba potryć. Jak się tak potrę, to on się tak fajnie rozdrobni i daje taki fajny, fajny i smak, i kolor. Tak. Teraz pieprzu też trzeba dać. Pieprzu też wedle uznania. Jak ktoś nie lubi takie ostre, no to nie, a ja lubię takie trochę pikantne, no to się tutaj tak sypna tego pieprzu. No i daję trochę gałki muszkatołowej, bo gałka muszkatołowa, ona daje taki inny, taki soczysty, taki smak, taki dobry daje. No i jeszcze co musimy dać? Musimy tutaj dać czosnek, bo czosnek to jest tutaj ważna sprawa, bo to musi tak, o kurde, pachnieć czoskiem. Bo musicie wiedzieć, że jak rano wstaniecie, a wam się tak odbije, to wiecie, że swojski burzeście jedli. No tak, kurczę, jak mi to ciężko coś idzie. Oj. Tak, dwa. Ja tak daję 7-8 ząbków czosku, to styknie. Kurczę, jak ciężko, ojej, ojej. Ten czosnek chyba jest taki jakiś twardy, ale to jest nasz polski. Bo on był taki fioletowy. O tak, już widzicie. I to będziemy musieli teraz wyrobić, żeby to taką jedna stała konsystencja miało. Jeszcze z 2 domy ząbki. Tak. Bo jeszcze niektórzy to dawają gorczyca. Ale ja nie daję gorczycy, bo ja gorczycy nie lubię. Tak, ostatni ząbek czosnku, tak, tak jest. Tak. I teraz to musimy pięknie wyrobić. Muszę sobie teraz ręce umyć. Porządnie i będziemy wyrobiać. Nie muszę tego wycierać. O, jedziemy z koksem. O kurczę, fajnie. To tak, jakby się kurczę człowiek za dziecka bawił w piosku z paprytą. No, jak to wyrobimy, to tam już mam zamoczone szczewa. I będziemy nabijać na szczewa. A jak fajnie wunio. Kurczę. A nie wiecie co, jak taki wóz swojski. Ja nie wiem skąd się wzięła ta nazwa wusztu tego białego, skąd się to wzięła, ale to jest chyba... Z niemieckiego to przyszło, z Niemiec, bo kiedyś to białego wusztu nie było. Ja pamiętam, jak w Murckach była masarnia, był Lazarek, to kurczę, jak na święta, to pół Murcek wuniało. Tak fajnie wędzonką wuniało i te wuszty śląskie, one były takie napuchnięte, że jak się już głowidelcem, to aż siką z nich. No bo to śląsko
była Śląsko, nie? Bo to Śląsko. No i tak patrzcie, jak się nam to fajnie wyrobił. Zawsze jak weźmiecie, tak, a wam się, o, nie klei, to znaczy się, że to mięso już jest takie fajne, ten do nabijania, ale my jeszcze tu musimy to wszystko wyrobić, żeby nam się to wymieszało. Jeszcze sobie włączymy woda, bo będziemy musieli to zaparzyć. I tak, tu mam te szczewa. Zamoczone, wymyte mam je. Wezmę tacka. Tak, nadziejemy te szczewa. O, jaki długi. O, tak. Że ja niezgrabność, nie? Cięczko trochę. Tak. I teraz musimy trochę tutaj dać tego mięsa, żeby nam to poszło, żeby się tak fajnie nabijało. O, widzicie? I teraz sobie tu fajnie nadziejemy te szczewa. To jak nam luft uciekł. Niedobrze. Tak. Tak se zwiążemy. Koniec. Łopiernika. Tak. Jest pędzełek. Trochę ręce wytra. I jedziemy z koksem. Idzie. No, że tak później nie umia tego obracać, jak to ci masorzy tak fajnie te kąski obracają. Ale damy rady. Zanim się woda zewrę. Wiecie co, zróbcie sobie taki swojski wóz na święta, bo to wiecie, co człowiek je widzieliście. To jest czyściuteńkie mięso, nie ma żadnej chemii, nic. To jest prosta sprawa, macie maszynka, teraz wszystko idzie, te tutki, wszystko idzie kupić. Także śmiało sobie zróbcie. I przecież później trzeba ten wóz, jak tego, to trzeba go wziąć zaparzyć. A jak tego już zaparzycie później, on wam ostygnie, to śmiało możecie tego dać do zamrażarki, zamrozić. I jest jedzenie jak ta lala. O, nam się już kończy. Koniec. Tak. Kurczę, ręce takie już stare. Nie do rady zawiązać, bo kiedyś to my robili tymi zapałkami się zakończało, ale zapałkami nie umia. O, już mamy związane. Tak. Tak, i teraz pojadmy z drugim. Tutaj już mam woda. No wiecie co, że już mam woda tutaj zebrała. Ja ją teraz wyłączają i będziemy robić kącki. Tak, o, jakoś się tu tak jakoś zwijają, o, ale do tego tak, o, jest zwinięte. Teraz tu i tu, o, tak jest. Teraz tu i tu, tak. Zobaczcie, jakie mamy fajne śląskie. Białe śląskie. Tak. Tu. O, ta jest jedna. I teraz przed daniem tego do wody musimy żgnąć, żeby te powietrze
wyleciało, żeby nam się nie rozwaliły te wuszty. Wezmiemy widełko i nożgnymy. Tu. Dobra, i to teraz wsadzimy do wody. I to musimy tak trzymać 30 minut. I no nie może nam to zewrzeć. To musi tak być, no 20 minut. Ten. I jak się to nam wyparzy, to zobaczcie, jakie się to już robi. Widzicie, jakie fajne białe, ale to trzeba trzymać, żeby to tak przeszło wszystko. W międzyczasie, jak nam się ten wuszt tutaj paruje, bo jeszcze nam zostało pora minut, to teraz się wezmiemy, zrobimy się do tego wusztu szałot kartoflany. Ja ten szałot pamiętam, kurczę, jak ja go dawno jadła. Jak jeszcze moja mama żyła, to ona bardzo dobry szałot robiła. A ostatni raz tutaj musimy się przysmażyć ten boczuś wędzony do tego, bo to musi być takie, to aż takie musi być takie skwarki fajne przypieczone. Bo zanim to tutaj wszystko pokroimy, to on nam się przyskwarzy. Bo wiecie, kartofle są uważone w mundurka. No, Miosa już je wcześniej obrała, bo by to za długo było zanim ja by to obrała. To teraz tak, te kartofle kroimy nie tak od rąk do kostka, i no kroimy się taką kostka większą. Taką większą, i to w rękach nie trzeba by na deseczce pokroić. O, tak. Widzicie? Tutaj. O, z tym kartoflem. I tak, jak takie szałoty kiedyś robili, jak były wyszkupki, komunie były, albo tak jakieś większe wieburstaki, to wtedy robili ten szałot i grzoli właśnie ten śląski wóz do tego. A no i więc to zawsze było robione, jak były wyszkupki. A wiecie, co to są wyszkupki? Wyszkupki to są wtedy, jak jest dużo dziołków w domu i trzeba dziołkom zrobić ausztojer. A ten ausztojer to jest pierzyny z pierzo, są żogówki z pierzo i wtedy się chowie gęsi, a jak się je zabiją, bo się jeszcze robi podszkupki, ale jak się je zabiją, to jest nie kupa pierzo. No i z tego pierzo trzeba zrobić te pierzyny. No to się najmuje baby do szkubania, no i te baby przyłażą i szkubią, a na koniec, żeby ich podziękować, to się ich gości, robi się gościna. No i wtedy się robi właśnie ten szałot kartoflany, się śląsko kupuje, się grzeje ten wóz śląski, no i jest właśnie ta gościna z tym szałotem, takim jakim widzicie, jaki ją robię. No ale kiedyś to te szałoty były takie inne. Jakże tak czytała, bo to, że też wiadomości troszeczkę, że musiała się tam zasięgnąć, no to one były wtedy ubogie. Były ino kartofle były, było trochę umasty, marekwi troszeczkę było, no i tam nic poza tym tam nie było. No ale później z czasem ludzie zaczęli je udoskonalać, coraz to lepsze robili, to dodali wusztu, to dodali jajco, to dodali marchew, groszek, ogórek, no i to cebula, no i to tak później było, że to lotało. Jeszcze mamy tutaj jajca też trzeba pokroić w kosteczka, także to nie trzeba tego szałotu, się nie robi tak od drobno kosteczka, bo to musi tu być, czuć coś pod zębem w tym szałocie. No, także tutaj jeszcze mam jeszcze jeden kartofel, no, tak. No i to wiecie co, takie kartofle, te właśnie te szałoty kartoflane właśnie też robili na śniadanie wielkanocne, że były właśnie one, były robione z wusztym, a na Boże Narodzenie ten szałot był robiony ze śledziem słonym. Także on ma takie różne zastosowanie, nie? Ale to jest dobre danie. Kurczę, mi się tutaj coś bo później twarzy. Tak. Wóz już tam coś dowodzi fajnie. Tak. Jeszcze jeden kartofelek mamy. Ja się już przodzi pokroła ogórek kiszony. Też za piwnicy już ostatnio krał za ogórku. Już się też skończą ogórki. Także patrzcie, jakie te kartofle są fajne, jakieś takie żółciutkie, piękne kartofelki. Do tego teraz kidajemy ogórek kiszony. Ja mam tutaj tak 3-4 te ogórki kiszone. I teraz jakieś kartofli. Tak?
trzy, cztery. Tutaj mam dwie cebulki też. Też już się wcześniej pokroiła. Te cebulki. I teraz tak, to ja sobie poszła na leniwca i że sobie kupiłam groszek z marekiem już gotowy. Bo to by było, kurczę, jeszcze warzyw marekia, a groszek, to tego jest trochę, by było za dużo. No tak. Ta woda no musi okapać. Tak? Też dajemy do tego szałotu. Tak? Teraz ci dajemy, no uważajcie, za dużo soli nie dawajcie, bo tutaj ten ogórek kiszony puści też sól i ten bocuś też puści sól. Także z solą to tak umiarkowanie, bo tak troszeczkę, a będzie to mało słone, to sobie dosolicie. No i też pieprzu też wedle uznania. Tak. No i teraz jeszcze trzeba dać octu. Ale octu ja zawsze tak daję. Zawsze sobie tu palec wsadza i tak pokropia. Pokropia, żeby nie przelać. Tak. I jeszcze musimy dać tego bocusia. Ale na bocuś jeszcze mamy czas, bo on się nam jeszcze nie zestarzył. No. Tak. I zaraz będzie wóżdź. O, patrz jaki fajny, piękny. Teraz tego za chwilę przypiekimy i z panią Basią siednymy do konsumpcji. Będziemy jeść, bo my jeszcze u diabły nie jedli. No, tutaj już mam ten boczy, zobaczcie, taki ze szklony mam. Podajemy tutaj, bo ciepły, daje się ciepły boczek. Dajemy tu. Mieszamy. Zobaczcie, jaki on jest fajny. Wiecie? Kurde, pieprz mnie mierzi. No. O, proszę. Widzicie, jaki fajny kartoflany żałot? Proszę. Ale zaraz kosztuję go. O kurde, ale dobry. A z tym wóżtem swoim dopiero będzie dobry. No on się jeszcze musi przegryźć, nie? Bo to się przegryzie wszystko razem, ta cebulka. Bo jedni to biorą i ta cebulka razem z boczkiem przypiekają. Ale Joni, Jose wola lepiej dać cebulkę surową, bo to są witaminki, nie? Tak, weźmiemy tego wóżtliku. Tego przypiekiemy. Tego przypiekiemy. Fajnie. I będziemy wcinać. Jeszcze nie koniec. Za chwilę się spotkamy. No, Hani, to my poważyli, popichciliśmy. No to teraz z Basieńką zasiedniemy do stołu i zaczniemy świętować. Bo dzisiaj mamy dyspensa, dzisiaj święto świętego Józefa. A ja jeszcze na koniec chciałam wam serdecznie za wszystko podziękować i życzyć wam, żeby to, co nas spotkało, gipko się już nam skończyło. Żeby my cieszyli się tym pięknym darem, jaki my dostali od życia, czyli dar tego życia. Żeby jak najgipciej przyszły do nas te dni radosne i szczęśliwe. Życzę wam humoru dobrego, stołu bogatego na tę noc wielkiej nocy, na te święto Wielkiej Nocy. Aby Chrystus zmartwychwstały, dąwał ta łaska i życie w radości i wielkiej obfitości. Wesołego Alleluja życzę wam z całego serca, Trutka z Murcek. A patrzcie, jakie ja mam tutaj piękne jajko. To jajko to jest jajko strusie. Wyskrobane ręcznie przez mojego swata. I jeszcze na koniec wesołego śmigusu dyngusu! A wesołego Alleluja!